Prace archeologiczne w Cieszynie rozpoczęły się w poniedziałek 8 kwietnia. Były możliwe dzięki przychylności inwestora, który odhumusował teren pod przyszłą inwestycję, co pozwoliło specjalistom z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej wejść na ten teren. Zapytaliśmy, jak przebiegały prace. Po oczyszczeniu terenu, co robiliśmy przez kilka dni, eksplorujemy obiekty archeologiczne, które się ukazały, czyli po prostu ciemniejsze plamy na tle innych warstw. Prace zakończyły się w piątek 12 kwietnia. Jak już wiadomo, na danym terenie nie znaleziono szczątków ludzkich. Jednak na tym nie koniec działań. Proszę zwrócić uwagę, że stoimy tylko na fragmencie podejrzanego terenu. Ten teren to jest tak zwany ogród notariusza Kotasa. Relacje świadków, którzy w latach 90. zaczęli do prokuratury wojewódzkiej w Bielsku przychodzić i zgłaszać swoje przeżycia z tamtych lat, czego byli świadkami i co usłyszeli potem w kolejnych latach, doprowadziły do ujawnienia kilkunastu co najmniej miejsc na terenie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny, które trzeba zweryfikować pod tym kątem. Jednym z takich miejsc jest ogród notariusza Kotasa w Cieszynie. Ze względu na swoją bliskość do gmachu dawnego UB, czyli współcześnie budynku liceum imienia Suchowskiego, musieliśmy tę tezę sprawdzić. Ale stoimy tylko na drobnym fragmencie, czyli na tym, które udostępnił nam inwestor. Każde kolejne prace, które będą prowadzone w tym rejonie, nas interesują i czujemy się zobowiązani, żeby tą tajemnicę rozwikłać. Specjaliści z Biura Poszukiwań i Identyfikacji będą w tym roku prowadzić m.in. na terenie powiatu cieszyńskiego również inne prace. Niezależnie od prac, można to nazwać interwencyjnych, na terenach, które są dla nas potencjalnie miejscami tajnych pochówków, mamy także swoje projekty, swoje prace, które przygotowujemy miesiącami. Staramy się o zgodę i takie prace na terenie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny są w przygotowaniu. Takie miejsce jest niejedno na tym terenie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.